Słowo Boże mówi wyraźnie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, dlatego mówimy o wiecznym bezpieczeństwie wierzących. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, ma życie wieczne i jest raz na zawsze w Chrystusie. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Dlatego zbawienie jest nieutracalne. Niestety są pewni ludzie, którzy próbują z Pana Jezusa zrobić oszusta i powtarzają najstarsze diabelskie kłamstwo. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, tylko w nowej formie? Czy rzeczywiście Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne? Tak, rzeczywiście Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ale ci słudzy diabelscy wolą dalej wykonywać swoją fałszywą działalność i między innymi nawet pozwalają sobie na bluźnienie, używając fragmentów Pisma Świętego. Jednym z takich wyrwanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego, którego używają ci źli ludzie, jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, 2 werset i 6 werset. Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła. Jeśli by kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jak latorośl i uschnie, i zbierają je na ogień, wrzucają i spłoną. Każdą gałąź we mnie, która nie przynosi owocu, usuwa, a każdą gałąź, która owocuje, oczyszcza ją, aby przynosiła obfitszy owoc. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony precz jak latorośl i usycha, gdzie ludzie zbierają je i wrzucają w ogień i spłoną. Ten fragment, zdaniem oszustów religijnych, ma rzekomo oznaczać, że jeśli ludzie nie przyniosą owocu w swoim życiu, utracą zbawienie, a Bóg zabierze ich na wieczny sąd. Ta błędna interpretacja nie rozróżnia różnych gałęzi wymienionych we fragmencie. Pan Jezus Chrystus mówi o trzech rodzajach gałęzi. Jedna zostaje usunięta, druga oczyszczona, aby wydała więcej owoców, a trzecia zostaje odrzucona i spalona. Pierwsza gałąź, która nie przynosi owoców, to prawdziwie wierzący, który idzie źle. Ojciec może zabrać taką osobę z tej ziemi przez śmierć w wyniku wyroku Bożego nad tą osobą. Nie ma to nic wspólnego ze zbawieniem tej osoby, ale z jej usunięciem z miejsca świadectwa na ziemi. Osoba zostaje zabrana do domu w niebie, ponieważ w jakiś poważny sposób znieważyła Pana i nie jest już zdolna do dalszego pełnienia funkcji świadectwa. Pismo Święte to potwierdza w wielu miejscach, między innymi w 1 Koryntian 5 rozdział 2 werset. Pierwszy list do Koryntian. 5 rozdział, werset 2, mamy wyraźnie powiedziane: a wyście się nadali, a nie zasmucili się raczej, aby został wyłączony spośród was ten, który taki uczynek popełnił. Oraz 11 rozdział, 30 werset. Dlatego między wami wielu jest słabych i chorych i niemało zasnęło. Widzimy wyraźnie. Także Jakuba, 5 rozdział, 20 werset. Jakuba 5:20. Niechże wie, że kto odwróci grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. A także pierwszy list Jana, 5 rozdział, 16 werset. I myśmy poznali miłość, którą Bóg ma ku nam, i uwierzyli w nią. Bóg jest miłością i kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu i Bóg w nim. A także Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, od 1 do 11 wersetu. Także w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, od 1 do 11 wersetu,
I tutaj widzimy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Od 1 do 11 wersetu. A pewien mąż imieniem Ananiasz z Safirą, żoną swoją, sprzedał posiadłość i ujął z tych pieniędzy za wiedzą żony swojej, a przyniósłszy część jakąś, złożył u nóg apostołów i rzekł Piotr: Ananiaszu, czemuż szatan napełnił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę. I 1 Piotra 1, 17 werset. Jeżeli nazywacie ojcem tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, z bojaźnią przepędzajcie czas pielgrzymowania swego. Druga gałąź, albo drugi rodzaj gałęzi, to prawdziwie wierzący, który przynosi owoce. Przynosi owoce dla Boga. Owocowanie jest reprodukcją moralności, cechy Chrystusa w życiu wierzącego. Ta gałąź doświadcza innego rodzaju dyscypliny od Ojca. Dyscypliny przeczyszczającej lub oczyszczającej. Ma to związek z usuwaniem cech charakteru ludu pańskiego, tak aby więcej Chrystusa było w nim widocznych. Trzeci rodzaj gałęzi nie zostaje usunięta, ale odrzucona, jak mówi 6 werset. Odrzucona. Jeśli by kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jak latorość i uschnie, i zbierają je i na ogień wrzucają i spłoną. Oznacza to rezygnację z tej gałęzi całkowicie. To zwykły wyznawca, nie mający wiary, czyli praktykujący, ale niewierzący, czyli praktycznie niewierzący, który nie ma środków do życia połączonego z Panem. On nie trwa w Panu w jakimkolwiek sensie i jest wyrzucony do jeziora ognia. Warto zauważyć, że mówi się, że jest tylko jak gdyby gałęzią. Oznacza to, że dana osoba zajęła miejsce prawdziwego wierzącego, ale nie ma rzeczywistości, nie jest gałęzią w prawdziwym tego słowa znaczeniu przez narodzenie na nowo. Dlatego ta osoba nie straciła swojego zbawienia, przede wszystkim dlatego, że nigdy go wcześniej nie miała. Jak widać, Pismo Święte wyraźnie uczy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne i kto jest w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Nie należy dać się zwodzić różnym oszustom religijnym, którzy próbują podważyć nauczanie Słowa Bożego i próbują najstarsze diabelskie kłamstwo rozpowszechniać. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Jezus Chrystus powiedział, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne? Odpowiedź brzmi: tak, rzeczywiście tak powiedział. Więc każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne i nie straci tego zbawienia i nigdy nie zachwieje się w tym i na pewno trafi do nieba. Dlatego jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.